Bardzo wiele mówi się o chorych na depresję, o tym, jakie leki powinni brać, czy powinni korzystać z terapii, do jakich specjalistów się udać i co robić, by samemu sobie pomóc. A co z osobami, które takie osoby wspierają, które są z nimi w związku, które, są, które się nimi opiekują? Co z opiekunami osób cierpiących na depresję? Na imię Monika, jestem psychologiem i autorką bloga Psycholog pisze. A na kanale Psychologia na co dzień dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem z szeroko rozumianej psychologii. A zatem jeżeli jest to tematyka, która was w jakikolwiek sposób interesuje, to zachęcam do subskrypcji, do klikania dzwoneczka, żeby być zawsze na bieżąco, do zostawiania łapek w górę, komentarzy, swoich przemyśleń i refleksji. A teraz przejdźmy do tematu odcinka. Tak jak wspominałam, o depresji i o chorych mówi się bardzo dużo. A co z tymi, którzy z tymi chorymi żyją i którzy się być może nawet nimi opiekują? Co zrobić, by nie zwariować? Co zrobić, by nie wpaść w błędne koło poczucia winy, żalu, bólu i cierpienia? Co zrobić, by zadbać o siebie i by w tej relacji czuć się na, na tyle bezpiecznie, by móc jeszcze dodatkowo wspierać osobą na, chorą na depresję i robić to w sposób mądry, taki, by jeszcze nie zaszkodzić? Punkt pierwszy. To coś, na co zawsze będę naciskać i na co zawsze będę zwracała uwagę, czyli edukacja, edukacja i jeszcze raz edukacja. Jeżeli ktoś wam bliski, kim się opiekujecie, choruje na depresję, Musicie wiedzieć o tej depresji najwięcej jak tylko się da. Statystyki, popularne sposoby leczenia, lekarze w okolicy, szpitale psychiatryczne, historie innych ludzi, to jak sobie poradzili albo to, w jaki sposób cierpią. Depresja jest podstępna. Należy też wiedzieć o tym, że depresje są różne i że jeśli na przykład mówimy o depresji poporodowej, to ona niekoniecznie wymaga farmakoterapii. Natomiast jeżeli mówimy o depresji, o takim dużym epizodzie depresyjnym, tak zwanym, no to już tutaj konsultacja z psychiatrą byłaby bardzo zalecana. I takie informacje musicie znać, żeby jak najlepiej pomóc swojemu bliskiemu. Dodatkowo użyjcie wszystkich możliwych dostępnych wam źródeł, by poznać to, co psychicznie, ale i fizycznie dzieje się z waszym bliskim. Że depresja to jest choroba, a nie lenistwo albo jakaś skaza na charakterze czy Cokolwiek takiego, bo z takim określeniem też się spotkałam. Pamiętajcie, że depresja może waszego bliskiego całkowicie zniszczyć, i wy być może jesteście jedyną deską ratunku. Druga mądra rzecz, którą możecie zrobić, to słuchanie. I bardzo ważne jest dla chorego wiedzieć, że jest przy nich ktoś, na kogo mogą liczyć, przed kim mogą się wygadać, przed kim mogą się otworzyć całkowicie i wyrazić swoje trudne emocje. I tutaj warto rzeczywiście się wsłuchiwać i zadawać konkretne pytania. Czy wasz bliski potrzebuje rady, którą usilnie chcecie mu dać? Czy wystarczy mu po prostu pogłaskanie po głowie, czy wystarczy mu zwykła obecność i milczenie? Czy wystarczy wspólne obejrzenie jakiegoś odcinka serialu, czy potrzebuje po prostu pogłaskania po głowie i zapewnienia: "Słuchaj, przejdziemy przez to, będzie dobrze"? Może nawet w to nie do końca uwierzy, ale będzie wiedział, że jesteśmy, będzie wiedział, że chcemy go wesprzeć, będzie wiedział, że może zawsze się do nas zwrócić w Momentach, które będą dla niego bolesne i trudne. I oczywiście musimy uważać na to, co mówimy, bo słowa typu no weź się w końcu w garść i zrób to pranie, gdy chory nie ma siły nawet pójść do toalety, się wysikać, są no niestety szkodliwe. O tyle po prostu czasem zwykła obecność i milczenie są całkowicie wystarczające. Kolejny punkt to oddawaj. Jeżeli depresja całkowicie rozłożyła Twojego bliskiego, którym się opiekujesz, jeżeli uniemożliwia mu wyjście nawet na spacer dookoła bloku, jeżeli nie jest w stanie nawet wstać z łóżka i otworzyć okna, żeby zażyć trochę świeżego powietrza, to dobrym pomysłem jest to, żeby troszeczkę go ponaciskać. Troszeczkę pchnąć do tego, że może jednak to świeże powietrze zrobiłoby mu dobrze i spróbujmy zrobić to razem. Dobrze to też zadziała na osobę, która się opiekuje takim chorym, ponieważ nie będzie. Będzie miała poczucia, że chory tylko i wyłącznie leży, albo tylko i wyłącznie myśli o tym, żeby umrzeć, ale stara się także walczyć o siebie z osobą, która mu pomaga. Kolejny punkt to skup się na szczęściu. Ja wiem, wiem, że w przypadku depresji brzmi to absurdalnie ale Uniwersytet Bradley'a wyszczególnił konkretne sposoby na to, w jaki sposób bliscy mogą pomóc osobom w depresji skupić się na takim tu i teraz, na takiej uważności, na doszukiwaniu się nawet najmniejszych drobiazgów, które są pozytywne i które mogą dać szczęście albo dawały szczęście przed depresją. I to są sposoby, które fajnie jest praktykować razem, żeby mieć takie poczucie bycia blisko i żeby mieć poczucie wsparcia. A oto te Sposoby. Pierwszy z nich to taka uważność, bycie tu i teraz. Osoby w depresji bardzo często gdzieś tam tarzają się w mule przeszłości i różnych negatywnych wspomnień, i w tym ćwiczeniu ważne jest, żeby Namawiać ich na skupienie się na tym, co właśnie robią. Jeżeli jemy obiad i ten obiad składa się nie wiem, z ziemniaków i, i mięsa kotleta schabowego, to warto skoncentrować się na tym, jak smakują te ziemniaki, czy są wystarczająco słone, jaką mają strukturę, jak leżą na języku, jak czy przyjemnie się je przełyka, czy nie, albo jeżeli udało nam się wyjść albo choćby otworzyć okno, to możemy zastanowić się nad tym, w jaki sposób czujemy promienie słońca na naszej skórze. Czy jest nam ciepło, czy jest nam zimno, jak reaguje nasza skóra na podmuch wiatru. To jest bycie tu i teraz, i każdy może to po prostu po swojemu próbować. Kolejne ćwiczenie to praktykowanie kontroli. Osoby w depresji mają tendencję do tego, żeby na przykład zapijać smutek, żeby się znieczulać w jakiś sposób, żeby zajadać smutki, żeby przysypiać po 18-20 godzin na dobę. I w tym ćwiczeniu chodzi o to, żebyśmy my jako opiekunowie albo zaproponowali, albo wspólnie z chorym wymyślili jakąś zdrowszą alternatywę. Jeżeli nasz chory ma tendencję do obiadania się słodkimi ciasteczkami, to może warto byłoby mu zaproponować, żeby chociaż połowę tych ciasteczek na sam początek zamienił na nie wiem, orzeszki albo słonecznik do skubania. To też zajmuje ręce, też zajmuje myśli, też zajmuje umysł, a jest zupełnie inne niż jedzenie batoników. Zdecydowanie zdrowsze. I ostatnie ćwiczenie to radość z drobnych rzeczy. Podczas gdy osoby w depresji często martwią się jakimś takim ogółem, że nic nie ma sensu, że wszystko jest beznadziejne, że oni już nigdy nie będą szczęśliwi i na pewno nigdy nie wyjdą z tego stanu, to dobrym sposobem na wybicie ich troszeczkę z tego myślenia jest zwracanie uwagi na małe sukcesy. Udało się wziąć prysznic, Super, fantastyczna rzecz, możemy to nawet zapisać. Jeżeli udało się, nie wiem, pozmywać naczynie albo choćby wrzucić pranie z podłogi, zebrać i wrzucić do kosza na brudy, to już jest coś, czym warto się cieszyć i na co warto zwracać uwagę, że nasz chory, że życie naszego chorego to nie jest tylko łóżko, smutek, beznadzieja i poczucie winy, ale też coś, co mu się udaje. I tutaj zaznaczam coś bardzo ważnego. Te ćwiczenia, o których powiedziałam przed chwilą, one absolutnie nie zastępują leczenia ani terapii. To są ćwiczenia, które mogą pomóc troszeczkę urozmaicić dzień, które mogą pozwolić choremu spojrzeć na świat nieco inaczej, ale nie zastąpią psychiatry, nie zastąpią leków, nie zastąpią terapii i nie zastąpią naszej bliskości. I ostatni, najważniejszy punkt. Zadbajcie o siebie. Opieka nad każdym chorym, tak naprawdę w każdej chorobie, może być przytłaczająca, wyczerpująca, dobijająca i możemy tracić siły, być w permanentnym stresie, wypalać się i może nam to wyjść tylko na gorsze. Zresztą nie tylko nam, bo jeżeli my jesteśmy w fatalnym stanie, no to w jaki sposób mamy wspierać chorego? I tutaj, jeżeli obawiacie się na przykład, że wasz chory ma tendencje samobójcze, to warto poprosić kogoś, żeby go przypilnował, a wy wyjdźcie na tą kawę z koleżanką, wyjdźcie na spacer, wyjdźcie pobiegać, zróbcie coś dla siebie, poczytajcie książkę przed snem. Skupcie się chociaż troszkę na sobie, bo tak jak wspominałam, jeżeli dopiero wtedy, jeżeli wy będziecie mieć siły, dopiero wtedy tą siłą będziecie mogli dzielić się z chorym. Tylko i aż tyle.